Ewangelia według Jana, rozdział 13. Przed nastaniem święta Paschy Jezus wiedział, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, gdyż umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich bezgranicznie. A gdy była wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko dał w jego ręce i że od Boga wyszedł i przechodzi do Boga, wstał od wieczerzy, odłożył wierzchnie szaty, następnie wziąwszy lniany ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do misy. Zaczął umywać nogi uczniom i wycierać lnianym ręcznikiem, którym był przepasany. Przyszedł więc do Szymona Piotra, a on powiedział mu: Panie, ty miałbyś umywać mi nogi? Jezus odpowiedział mu: Co ja czynię, ty teraz nie wiesz, ale się potem dowiesz. Piotr powiedział mu: Nie będziesz nigdy umywał moich nóg. Jezus odpowiedział mu: Jeśli cię nie umyję, nie masz działu ze mną. Szymon Piotr powiedział mu: Panie, nie tylko moje nogi, ale też ręce i głowę. Jezus powiedział mu: Kto jest umyty, potrzebuje tylko nogi umyć, bo czysty jest cały. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Bo wiedział, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył ich nogi, wziął swoje szaty, ułożył się ponownie do stołu i rzekł im: Wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wy winniście jedni drugim umywać nogi, bo dałem wam przykład, abyście i wy uczynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, nie jest niewolnik większy nad swojego pana, ani posłaniec nie jest większy nad tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy to czynicie. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, ale żeby wypełniło się pismo: Ten, który je ze mną, podniósł przeciwko mnie swoją piętę. Od teraz mówię wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Gdy Jezus to powiedział, był wstrząśnięty w duchu i zaświadczył: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie po sobie w niepewności, o kim to mówi. Jeden z uczniów jego, którego Jezus miłował, wtulił się w Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr, aby spytał się, kim jest ten, o którym mówi. On natomiast, przylgnąwszy do piersi Jezusa, powiedział: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: To jest ten, któremu ja, umoczywszy, podam kawałek chleba. Umoczywszy kawałek, podał go Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Po wzięciu tego kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus wtedy powiedział mu: Co czynisz? Czyń szybko. Nikt z tych przy stole nie zrozumiał tego, dlaczego mu to powiedział. Judasz miał sakiewkę, dlatego niektórzy uważali, że Jezus mu powiedział: Nabądź to, czego nam potrzeba na święto, albo żeby
coś dał ubogim. On więc po wzięciu tego kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Gdy wyszedł, Jezus powiedział: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg uwielbiony został w Nim. Skoro Bóg został uwielbiony w Nim, to też Bóg uwielbi Go w sobie i wkrótce Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Szukać mnie będziecie, a jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy nie możecie przyjść. I teraz wam to mówię. Nowe polecenie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak samo jak was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie mieć wzajemną miłość. Szymon Piotr powiedział mu: Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział mu: dokąd idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Piotr powiedział mu: Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za tobą? Życie swoje położę za ciebie. Jezus odpowiedział mu: życie swoje za mnie położysz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, nie zapieję kogut, aż trzykrotnie się mnie zaprzesz.